Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Dobra. Teraz powiem wam, jaki ja mam plan, bo ja mam krzywy plan. Ja nigdy nie mam normalnego planu. Mam ochotę... że jeszcze nie wiem jak. Looks like a plan to me. Tak. Grupa wysadzona i 9:10. Sobie szybko zapiszę. Dwie opcje mamy. Nie wiem, czy pojechać sobie od razu, spuszczę kibelek. Chłopaki, a na Tres Adanal w Barcelonie tam można było kibel spuścić? O, padło bardzo ważne pytanie. Should I go now? Proszę, rowery miejskie jeżdżą takim czymś. Wspomnik Krzysztofa Kolumba, który wcale nie był Hiszpanem. Był z Genui. Taka ciekawostka. Z Włoch. No ale... Zdjęcie, jakby Krzysztofa Kolumba nie widzieli. To pewna powietrza, a tam będziesz miał takie małe skrzyżowanko, oczywiście drogę w lewo, po prawej generator, a w tą uliczkę w lewo skręci, bo tam jest mały ruch, tam gdzieś się ustawić, z prawej czy z lewej. Linku, tak tam, na treningu, tylko tam ten przyjechał do nas. Czy dwa z dwóch pod samym tylem? Zwaliśmy też.
całkiem ładnie, całkiem ładnie. Cieszy oko. Cieszy oko. Walory estetyczne tej pracy są niewątpliwie zajebiste. W sumie tak. No bo czemu nie? U mnie jeszcze nie było. Jakieś tunele. Będzie jakiś tunel nie wbić, który nie bardzo lubi autobusy. Jechać, obserwować. Coś. Tak, 4,5, dobra. To możemy jechać. Trzeba stawać. Jezu, jak ja lubię takich dynamicznych kierowców. Zjazd 24 z tunelu wyjedziemy. Dobra, to pojedziemy na ten parking. Kurde, ja nie pamiętam, czy to był toilet drop, czy tu toilet dropa nie było. Mercadona. Pójdziemy do sklepu, jakiś mały shopping zrobimy. Kupimy sobie jakiś lunchyk. Dzisiaj mam pomysł, sałatkę zjem. Zjem sałatkę. Tego sobie kupię jakąś tam krzeczkę tuńczyka. I tak to widzę.
No. Są miejsca dla autobusów. Tylko plaży nie masz. Pomyślałem, że stanę, o, na plażę pójdę. Ale nie. Tu mamy oszołoma, no, ale tu nie mam gdzie stanąć. No. A tam jest taka zona industrial, w cudzysłowie dużym. Tam możemy się przytulić. Tam sobie staniemy. Kurczę. Tam jest taki też parking, z którego czasami korzystamy. Diagonal Mar. Patrzę, no jakby tu było gdzie się przytulić, stanąć, to by było super, ale nie ma. Tu jest tramwaj, to jest rzadki widok w Barcelonie, tu jeździ tramwaj. Ma, jak widać na znaku trakcji, zawieszoną na wysokości 5,5 metra. No chyba ciutkę wyżej niż w Polsce. Rozglądamy się za miejscami do przytulenia. Czy coś gdzieś widać? Przytulić. No właśnie, to już tak się zaczyna. A i widziałem parking dla autobusów właśnie. I stoją nawet jakieś fliksy. To jeszcze nie teraz. Dobra, my się. O właśnie, tu na chwilę przytulimy.
tak. Zrobimy tak. Skręcimy tak. O. I tu na chwilkę. Idziemy na mały shopping. Shopping do Mercadony. One week later. Jestem zły i niedobry. Kupiłem plastikowe widelce. W Polsce to już w sumie się nie da, a tu się jeszcze da. Więc je kupiłem. Właśnie dlatego, że się da. I nie będę musiał zmywać naczyń. Doszukuję się pozytywów w pewnych rzeczach. Więc tak, wracamy na parking. Idziemy na spacer. Znaczy ja idę na spacer. Wy to ja nie wiem, co będziecie robić. Ja to nawet planów jeszcze nie mam. Ja to wiem tyle, że... O, mucho trafico, mucho trafico. No dobra, no mucho trafico to mucho. Tom się zwiesił, Tom liczy. Should I go or should I stay? Should I stay or should I go? No, tak miało być. Dobra, trochę wiatrem w ryj, bo mi ciepło. Strasznie słaba jest jakość wentylowanego fotela. Ledwo coś tam czuć na trzecim biegu, że się dzieje. Na trzecim to powinno być tak, że powinno być aż nieprzyjemnie. Kupiłem sobie jakiś lunchyk, typowo hiszpański. Przede wszystkim uzupełniłem lodówkę, jest teraz pełna. Małych napoi, jakąś fantę kupiłem, soków dużo kupiłem, kupiłem dwie zgrzewki wody. To jest super sprawa, jeżeli chodzi właśnie o lodówkę w Mercu, że ona jest duża, bo lodówka w VDL-ce jest malutka w porównaniu z tą w Mercu, no i tam się niewiele mieści. Już jedną całą kartę zapełnioną pamięci z kamery. Teraz leci druga i już drugi dzień z niej nagrywam. I teraz nie wiem. Coś czuję, że będę musiał się za to zabrać. O nie. Mój hiszpański lunch jest daleko.
O! Polo i setas. Czyli kurczak i pieczarki. Takie coś. Nie wiem, jak to nazwać, zapiekanką, ciastem, chyba ciasto. Muszę ugryźć, bo jestem głodny, śniadanie nie żarłem. Przepraszam. Jest dobrze. Nie ma jak zjeść w spokoju. Teraz będzie korek, to będę ja. No to się nie uda. Ale wiecie, jak to jest. Człowiek jest głodny. Jeszcze chapnę. W sklepie też mi się udało dogadać, całe szczęście. Potrzebowałem siatki, więc płynną z pańszczyzną. Powiedziałem do pani pięknie: una bolsa, por favor. A na koniec, płacąc kartą, jak pani już chciała brać pieniądze, powiedziałem: tarjeta. I w prosty sposób zapłaciłem za zakupy. Taka historia. Ale ugryzłem, dobre to jest. Słuchajcie, jak ktoś lubi jeść, a ja lubię jeść, co widać, to to jest dobre. Dobre. That's good. I znowu przerwa na chapsa.
nie tam, gdzie chciałem wyjechać. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinniśmy, o tam właśnie, tu wjeżdżać na górę. Skupisko wypadków. 1,7 km, Mądrzuk. No, dobra. Być może znajdziemy jakiś nowy punkt widokowy jest. Chciałem powiedzieć widokowy. Może nie wyjść ten plan, ale zobaczymy. No niby tu jest Anile Olimpico. A że jest to popularna destynacja. W ogóle taki piękny cmentarz. Też go nie widzicie. Ponieważ popularna destynacja jest tam pełna autobusów zawsze, a tutaj zjazda skieruje na Mądrzuk. Co prawda na cmentarz Mądrzuk. Ale no będą raczej, mam nadzieję, chyba powinny być raczej, nie wiem, może znaki, że nie wjeżdżać autobusem. Bo po Barcelonie nie jeżdżę na nawigacji autobusowej. Nie da się. Nie funkcjonuje. Nie działa. Does not exist. W związku z czym jeździmy na normalnej nawigacji w trybie car, czyli samochód. Dobra. Tam pan policjant stoi. Tu mamy 4 metry. No dobra, 4 metry to nie problem. Jedziemy, zwiedzamy. Atención, 4 metros. Okej. Okay. 4 metros estamos, not problema. Dobra, zona bus, park Mądrzuk, czyli jest tu wjazd dla autobusów. Jest zresztą autobus, to dobrze wróży. Cementiri w prawo. No wygląda na to, że czemu nie?
pierwszy raz. Wy pewnie zresztą też. Trochę postaram się zbłądzić. Tu myślę pojedziemy bardziej w prawo niż koń chce. Właściwie ona. Turn right and bear left. A ja zrobię turn right i bear right. Tu jest jakiś teoretycznie jakieś miejsca coach parkowe. Skoro są, to znaczy, że tam się powinno dać wjechać, nieprawdaż? Egzaminy na prawo jazdy, zobaczcie, pierdyjon elek. Znaczy, ja wam mówię, musicie mi uwierzyć na słowo. Wszystko się wyjaśniło, już wiem skąd ile to tutaj jest. Dobra, pojechaliśmy tak jak chcieliśmy. Prosto też jest jakiś drop. Możemy pojechać prosto na dropa, zobaczyć. Po lewej też są jakieś miejsca coachowe. Się odbywają imprezy, to to wszystko wtedy jest zastawione i to wtedy ma rację bytu. Ale nie, tu jest cisza i spokój. Pojedźmy w prawo, bo czemu nie? A teraz można pojechać w lewo i zmienić zdanie. Śmieszne drzewo. Może patrzeć na śmieszne drzewo. Ale chyba źle wybrałem. Jeszcze nie wiem, ale za wysoko wjeżdżamy na górę. A to może oznaczać problem z wyjazdem. Ale jedziemy. Zwiedzanie się zachciało, nie? Nawigacja twierdzi, że opcje się skończyły. Mam zawrócić. Nie bardzo jest gdzie. Jedziemy dalej. Jest jakiś drop tutaj. Skoro jest drop, to musi się dać przejechać, prawda? Coraz mniej mi się to podoba.
Nie podoba mi się to już bardzo. Nie podoba mi się to bardzo. No tu jest, widzę, zona bus, znak, tak jakby tu. Czyli to są miejsca dla autobusów. Przyjechaliśmy prawie... Właściwie to przyjechaliśmy na zamek. W Barcelonie, okej. Okay. Nie, taki miałem plan. Przed nami funikular. Jest trzyośka, to dobry znak. Prawda? Jaki wyjazd? Podniosłem, boję się. Nie słychać, żeby coś robiło. Parking bus w lewo. Czy ja wyjadę w prawo tutaj? Przepuszczę tych wszystkich, którzy tu sobie grzecznie chcą jechać zgodnie z literą prawa. Bo ja muszę tu się rozejrzeć. I tu pojechać w prawo. To się powinno udać, dobra. Wygląda na to, że tu też jest jakaś droga. Jedziemy teraz bezpośrednio pod kolejką linową. Proszę bardzo, gdzie ja was zabrałem na wycieczkę, co? Na takiej wycieczce to jeszcze nie byliście. Ja zresztą też nie. No i zobaczcie, to jest Barcelona. Jakbyście kiedyś chcieli ją zobaczyć. Po prawej punkty widokowe. No nie stanę tutaj, chciałbym pójść, popatrzeć. Nie stanę, dlatego że musiałem zapłacić za parking. Nie chcę tego robić, chcę uniknąć płacenia za parking. Dodam sobie pineskę. Dodam sobie pineskę na chwilę. Wiem, gdzie jestem. Jest, po prawej mamy ten tunel, w którym wczoraj jechaliśmy wieczorem. Wiem, gdzie jesteśmy. To jest jakiś plus.
Zatrzymaliśmy się. Jedziemy zwiedzać dalej? Tu jest jakaś puntla. Aha, no tu jest wejście do kolejki. Jeszcze byśmy mogli wjechać z powrotem na górę. Teraz sobie to rozpracujemy wszystko, nie? Byliśmy z drugiej strony tego, więc tu się wszystko da. No, można powiedzieć, że objeździliśmy Mądrzuk. Sobie też pojechać, jeszcze sprawdzić, co jest tutaj w lewo. Już zwiedzamy. W prawej piękna panorama Barcelony, której wy nie zobaczycie, sorry. Gdzie my tu pojedziemy?
Ja bym chciał wiedzieć, czy ja mogę tu skręcić teraz w lewo. Proszę, tutaj mamy Morze Śródziemne i port. Nie, w lewo. Chociaż... Ale widzę, tu jest tak zaryte, że w lewo nie. No. Byli tacy. Więc my teraz... Aha, my zjedziemy do miejsca, do drogi, którą jechaliśmy. Zawracamy. Na dobrą sprawę zawracamy i wszystko mamy zwiedzone, co chcieliśmy. Z wieczorem tutaj troszkę możemy ludzi na wycieczkę małą zabrać. Pojedziemy jeszcze inną drogę, zwiedzimy, bo my wtedy odbiliśmy w prawo na zamek. Pojedźmy do końca prosto tą ulicą. Jak już kiedyś stąd wyjedziemy, to pojedźmy do końca prosto i zobaczmy, gdzie tam. Znaczy, zdaje się, że wiem, gdzie wyjedziemy, ale zobaczmy, jak ta droga wygląda. Czasami jakieś ciekawe miejsce można znaleźć. Pełnym przypadkiem. Może i tak będzie tym razem. Właśnie na zamek, a wejdziemy dalej prosto. Centralnie mamy na wprost właśnie przed sobą bramę weneckie i Plaza de España. Tędy jechaliśmy przed chwilą z prawej strony. Proszę bardzo, brzuch zwiedzony.
paid yesterday. Huh? It's paid yesterday. Ah, it's for those paid? Yeah, oh, for 2 days, yeah? Oh, okay. So, yeah, it's a different coach. Okay, thank you. Thank you. No i widzicie, już autobus nie taki mu przyjechał. Miało być Kontiki.